Siemano, witam serdecznie w Idle Heroes. Tu jest podsumowanie kolejnej mojej podróży w wspaniałym Celestial Island. Naprawdę podoba mi się ten event, powiem wam, bo zobaczcie, jakie fajne nagrody. Nie było to wielkim kosztem, gemy w sumie, które użyłem, pewnie się to zwróciły i wiele, wiele innych nagród zdobyliśmy. 90 casino coinów, super sprawa. Sześciogwiazdkowy jakakolwiek, no, do podbicia innych postaci, fajnie. I inne dodatkowe nagrody, super, super sprawa. Generalnie na tym koncie, jak i na drugim, nagrody są podobne, bardzo podobne, jak widać. Tu troszeczkę więcej casino coinów, tu mniej, tu trochę więcej czegoś, tam jakiś elite shard, tu no takie małe zmiany. Tu w ogóle, tu nie, no, gemów tyle samo. Tu dużo więcej golda. No, jakieś tam są, tak? Czyli różnorodne nagrody, ale w tym wypadku są bardzo fajne. Odblokowałem przez to na jednym, jak i na drugim koncie identyczne możliwości do zdobycia, do rozpoczęcia kolejnych przygód. Czyli te pierwsze po lewej to normalne sześciogwiazdkowa pupet plus to, co teraz widzieliście nagrody, to było z takiej właśnie z tej oraz ta Dagon Abyss, która właśnie za 50 dni, przez 50 dni ją przechodzimy, możemy zdobyć 9-gwiazdkowy Dark Puppet. Czy on jest Dark, to nie ma w sumie znaczenia. Ważne, że to jest 9-gwiazdkowa Puppet. No, kukiełka do wrzucenia w inne postacie. Więc to jest naprawdę 9-gwiazdkowa darmowa jakby postać do wrzucenia w inne. Więc super, super, że coś takiego wprowadzili. I już to zacząłem, więc zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Chyba już drugi dzień albo jeden dzień podróżuję tam. No, drugi dzień bodajże. Więc przechodzimy do Idle Heroes. Tak, tu jest moje konto. Mamy wysepkę. Tutaj już sobie zbudowałem bardziej pod Dark postacie, w sensie pod Abyss Dark i co tam jeszcze jest? Undead. A na drugim koncie zrobiłem sobie tutaj pod Holy, znaczy się pod te dobre postacie. No, głównie dlatego, bo tam mam Penis Fortress, wszystko mam tam Fortress albo Forest. Więc no, pasuje, do mojego konta pasuje, że mogę zrobić na jednym tylko to, a na drugim tylko to i w miarę to jest dobre, niektórzy mogą sobie zrobić po trochu tego i tego. Generalnie tu troszeczkę nie mam aż tak dużo tych w prawym górnym rogu tych kamyczków, więc nie codziennie, ale co jakiś czas sobie odpalam ten na samym dole kryształ, żeby mieć miejsce na nowe postacie. Tu ekspedycję może tylko kliknę, żebym pamiętał. Mniej więcej to robię tak, że tu mam 2, 4, 5 na oku, więc sobie zostawiam generalnie tam mniej więcej 5, używam na jakimś słabym teamie 8, zobaczę, a dobra, zostało, super, i ok, i tyle, także troszeczkę zostało. Dobra, przygoda. Mamy już 7,5%, 47 dni. Mamy już troszeczkę skrzynek, coś tam podróżujemy i generalnie mi się nie spieszy, także czym więcej podróżujemy, to też więcej tu nagród zbieramy, ale chcemy jak najszybciej ją zakończyć, czyli jeżeli będzie możliwość, to zawsze używam gemów, żeby przyspieszyć. O, Local Benchant to też jest bardzo fajna sprawa, która zmieniła moje podejście, chociażby delikatne podejście do Marketplace'a, bo zawsze polecałem, kupowałem Wizzing Coiny tutaj za 248, ale przez to, że ten merchant jest tak dostępny, nie opłaca się tam tych kupować, ponieważ tutaj mamy bardzo często, o właśnie, 20 za 500 albo 10 za 250, co jest dużo lepszą ceną. Czyli jeżeli chcecie Wizzing Coiny, które według mnie są dobre do eventów, bo to jest łatwe skończenie eventu, który daje proper torby i w ogóle jakąś postać, jest taki fajny, przyjemny event, to możecie je tutaj kupować. Generalnie też Heroic Scroll nie mają tu złej ceny. O, drugie. I proper torby często tu ludzie kupują. Dla mnie to jest dużo gemów, żeby kupić jeden proper top nawet za 475, czy ile on tam wart jest. No ale taka cena proper torbów, drogie one są. Generalnie można. No i sobie tak podróżujemy, podróżujemy i chyba nic nie spodróżujemy. O, i mamy walkę. Tu team sobie na pierwszym ustawiłem. Tu już tak jak mówię, układajcie jeden najmocniejszy, reszta was nie obchodzi. O, no nie jest słaby team, dobra. To będzie skip. I 0,66 progresu. Tak jak na normalnych poziomach chyba było z, nie wiem, z 1-2%, to tu jest dużo mniej jak widać. Zarówno na jednym, jak i na drugim koncie mam odpaloną tą samą przygodę, więc w sumie dużo tam się już innego nie dzieje. I w sumie tyle z takich rzeczy.
Coś wam jeszcze bym chciał pokazać. No nie wiem, tutaj bardzo dawno tego nie grałem, więc mogę wam tutaj poskipować chwilę. O, już nie mogę skipować. Jedną rzecz, o której jakby jeszcze nie wspomniałem, a też dodali, taką ciekawą. Jak wejdziemy w postać i mamy kamień, zobaczcie, w prawym górnym rogu dodali taką ikonkę. Taką ikonkę. Zielone takie strzałeczki dwie. I to oznacza, że możemy sobie odblokować drugi i trzeci kamień. To jest kamień na zmianę. To nie jest, że odblokujemy. Przepraszam. No nie, wody nie ma. Trudno. Odblokujemy i mamy dwa kamienie, tylko możemy wybrać jeden z dwóch. Przykładowo, jeżeli mamy jakąś postać, która jest dobra na PvP i PvE, ale potrzebuje innego kamienia tu i tu, możemy sobie zrobić taki zamienny. Generalnie, według mnie, no ja 1000 gemów na ten moment nie wydam, bo tak jak na przykład Holy Damage Attack, no jest dobrym kamieniem wszędzie. I sobie na nim zostawię. Chociaż Horus to nawet i z HP, blokiem i HP. No właśnie, na przykład na Horusie. Mógłbym to zrobić pod typowy damage, a w trudniejszych sytuacjach blok i HP. Chociaż blok też daje damage, czyli tak naprawdę można zostać przy jednym. Że to taka sytuacja. Generalnie bardziej bym się cieszył, jakby jakieś te artefakty szybciej się zamieniały czy coś. No nie, no jest spoko. Fajnie, że coś dodają cały czas. Ostatnio często są jakieś zmiany za ciekawe. A to by mogło być bardziej na jakieś sety. To zmieniać jest troszeczkę. Tego bardzo nie lubię zmieniać na jak gram jakiś Sealant czy coś. Nie chce mi się. Nie chce mi się generalnie tego zmieniać. No, o, możemy sobie tworzyć to. Nie za ciekawe, to możemy sobie. Orange Artefact Fragment. Możemy zdobyć dwa takie. Najbardziej nas by interesował ten na energię. W dolnym rogu. Jest. Jest na energię artefakt. Dwie elitarne postacie sobie odpalimy. A tutaj kto by nas najbardziej interesował? Generalnie. Nikt taki. W sumie właśnie teraz mam taki moment w grze, że nie mam za bardzo kogo składać, a tych, co chcę składać, to nie mam aż tak dużo chęci na nie, albo w tych postaci takich zapasowych. Przykładowo tu bym mógł sobie powoli zbierać tą zieloną nową, chociaż raczej jej nie będę ulepszał. Dobra, coś tam wypadło. Bo tu jest tak, na tym koncie, no najlepiej jakbym ruszył Garudę na najwyższy E. Bo to jest Warrior, używam Warriorów i ona mi tu najbardziej się przyda. I to by było najlepsze, ale nie mam aż tak dużo 9-10 gwiazdkowych postaci takich zapasowych, a ja nie lubię zużywać takich, gdzie na przykład, no, Vessy niby nigdzie nie używam, ale no nie mam tu żadnego healera, co też jest troszeczkę słabe. Niby Amon-Ra mi to troszeczkę, no, dzięki niej ona robi trochę za healera, powiedzmy, robi, ta jej tarcza jest dobrą sprawą. No i w sumie tyle z takich rzeczy. Gramy cały czas do przodu. A, zobaczcie, właśnie, zapomniałem kompletnie. Możemy Shelter Mission, tak jak wam polecałem, ja zrobiłem wszystkie, żeby chociażby, znaczy wszystkie cztery pierwsze, żeby mieć kostki i możemy pokostkować sobie. Także lecimy po kostkach. Tu chyba ani jeszcze jednej nie było. Generalnie nie dokupywałem żadnej. No fajnie. Nie mieliście mi już co obniżać. Znaczy, nie było, no nie było co obniżyć. Co generalnie? O, Lucky jest bardzo fajną kością. Chcemy. Najlepsza taktyka na używanie Lucky kości jest to, żeby wchodzić na. O, tutaj Lucky Hat, czyli zdobycie kolejnej Lucky Dice. 4. Jeżeli tego eventu jakby nie graliście wcześniej, to tu najbardziej chodzi o to, żeby zbierać gwiazdki. Gwiazdki zbieramy na takich grzybkach, przez które jeżeli przechodzimy przez nie, dostajemy gwiazdki. Czym wyższy level ma ten grzybek, to tym więcej nam daje gwiazdek. Jego level zwiększamy przez po prostu wchodzenie na niego. Więc najważniejsze jest tutaj, żeby wchodzić na grzybki i łapać szczęśliwe kości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i to jest bardzo fajna pozycja. I jeżeli będziemy blisko tych nagród, takich lepszych, to możemy sobie dokupić za gemy aż 30 kości. Więc jeżeli będziecie blisko czegoś, jak najbardziej możecie sobie dokupić. Tak jak mówiłem, nagrody są spoko, ale to jest bardzo losowe, więc możemy dokupić i nic z tego nie mieć. Generalnie na dole też jest taki Karma Hut,
którego lepiej omijać. Oj, zapomniałem, żeby wejść na laki. Na laki, kurczę. Zmarnowany jeden ruch. Ale nie ma nic tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jakoś tam, no, w miarę i tak dobre ruchy były. Jest tu kolejna kość. Jest szósteczka, bardzo fajnie. Myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, że to jeden z lepszych takich ranów w tym momencie jest. Na drugim koncie niby zacząłem, nawet na filmiku, ale idziemy. O nie, to jest najgorsze, bo tu, jeżeli trafimy chyba parzystą, to idziemy do przodu, a nie parzystą do tyłu. No nie, do tyłu. Po drodze też raz, dwa, trzy. Mamy też fajne inne nagrody, jakieś tam pięciogwiazdkowe szardy, trzygwiazdkowe, więc to też są jakieś miłe nagrody dodatkowe, z których warto, no, warto skorzystać. No po prostu dostajemy je, więc fajnie. Dla nowych graczy wydają mi się one bardzo ciekawe, bo no, jest ich dosyć dużo. Dwójeczka. I jedziemy tam. Powiem wam, że chyba na tym koncie będę dokupował, bo na razie idzie nam bardzo dobrze. O, już zapeszyłem. Uf, dwójeczka. I trójeczka. I już bliżej. Ojejku, jedynka. Ale ojej, super. Tak dobrze szło. I dwójka. Ojejku, no to nas nieźle na sam koniec zrobili. Więc zużyliśmy wszystko. I mamy na ten moment 123 gwiazdki. Jeżeli dokupię kilka, to będę miał skina. No to właśnie zależy. No, limitowany skin, no możecie sobie wybrać, na jaką chcecie postać, więc to jest no, dosyć dużo warte. Nie wiem, ile bym poświęcił na to gemów, ale myślę, że sobie zrobię. Myślę, że nawet mogę kupić 30 i próbować na 6-gwiazdkową postać. Czy 4,5 tysiąca gemów jest warte 6-gwiazdkowej postaci? To też nie jest powiedziane, że ją dostanę. Ale chyba jest. Ryzykujemy. Teraz byleby się jakoś jeszcze udało. No nie, jeszcze mnie cofają. Dobra, tam to akurat, znaczy cofnęli. Nie za dobrze się dzieje. Cofnęli mi akurat level przedmiotu, który nie jest dla mnie na ten moment za dużo ważny, za bardzo ważny. Idziemy do przodu. Mamy dużo grzybków na wysokich poziomach, więc jest fajnie. Kość laki używamy, więc jest jeszcze fajniej. Generalnie tylko grzybek na samej górze ma level drugi. Szkoda, że nie level trzeci, wdawałby nam cały czas troszeczkę więcej. Ale i tak jesteśmy... Oj, kurczę, ten karma to za często coś wchodzi. Ojej, szóstkę mogłem kliknąć. Ale zepsułem. Ale zepsułem. Że tu się niby wydaje, że to jest tylko rzut kostką, a tu są taktyki. Tu można sobie dużo popsuć. Wszystko może się zmienić. Ja kiedyś na początku używałem taktyki, żeby Lucky Days, no tą kość szczęścia używać na podniesienie muszromów level, ale wydaje mi się, że wchodzenie po prostu na szczęśliwą kostkę kolejną jest no, darmowym ruchem, więc szkoda by było z tego nie skorzystać. O nie. No nie, to bez znaczenia. Dobra, czyli mamy 200, to jest w ogóle jaki fart, że jeszcze udało nam się złapać do wybrania 5-gwiazdkową postać. Czyli generalnie ja miałem mega farta, że udało mi się tyle zebrać. Myślę, że dla większości graczy to będzie ciężko za tyle gemów. Naprawdę, był mega fart. Nie ma co dwóch zdań. Ja już więcej i tak nie dostanę. Już więcej dokupić nie mogę. Więcej można jedynie zdobyć przez tu kupienie za prawdziwą pieniążki, albo tu wszystkie shelter misje, tak jak mówiłem, pierwsze 4 tylko. Czyli ostatni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy. Możemy 3 użyć, żeby zdobyć jeszcze jakąś nagrodę. Ojejku, do tyłu mnie cofnęło. O, to sobie zdobyliśmy. Dobra, generalnie mega fajnie, że się udało. Fajne nagrody. Możemy jeszcze zobaczyć, jak na drugim koncie by to wyglądało. Nie, już jest 15 minut.
Dobra. Starczy. Starczy na dzisiaj. To i tak było takie dodatkowe. Napiszcie w komentarzu, jak wam poszło. Ja też napiszę, jak mi na drugim koncie poszło, bo sam jestem ciekaw, zaraz się biorę za losowanie, ale też muszę się wybrać za jedzenie. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Życzę powodzenia w tej grze, jak i innych. I trzymajcie się. Cześć.